narzuciliśmy na siebie zbyt dużą presję, gdyż wszyscy dookoła mówili nam, że o, to pewnie teraz wygracie, to jest wasz mecz i może gdzieś to nas przytłoczyło. Mieliśmy dzisiaj mnóstwo swoich szans, nie oszukujmy się. Byliśmy często w połowach setów na równym wyniku i gdzieś 2, 3, 4 piłki nam uciekały w dziwny sposób. Czasami też dziwne wybory z naszej strony i to była przyczyna. Olsztyn też dzisiaj w końcówkach zagrał bardzo dobrze, w zagrywce szczególnie. Widać to było po tym, jak odrzucali nas od siatki. I cóż, no i wracamy do trenowania i będziemy się starać unikać tych demonów, czyli tych punktów traconych seriami. W trzecim secie, kiedy mieliśmy fajny kontratak wypracowany i gdzieś niestety popełniliśmy błąd, wydaje mi się, że gdzieś tam uciekło z nas troszeczkę powietrze, bo fajnie to zaczęło wyglądać. Dotykaliśmy wiele piłek i po prostu zabrakło niewiele, tak, ale na tym poziomie, gdzie dwa zespoły tak na dobrą sprawę walczą o jakby takie przełamanie w lidze, w tabeli, ta drużyna, która wygra tą walkę psychologiczną, często wygrywa mecz. Gdzieś też mogliśmy lepiej zagrać, jeżeli chodzi, może czasem też więcej zaryzykować po prostu, szczególnie w ataku. Dzisiaj graliśmy to chyba troszeczkę zachowawczo i Olsztyn bardzo dobrze to wykorzystał.